O lutowej awanturze Miś Uśmiech jako maskotka pozostanie jednym z symboli Suwałk, ale jego uroda, mówiąc potocznie, zostanie nieco poprawiona. Czy z korzyścią? Tego nie wiadomo, bo projektu wciąż nie ma. Maskotka Misia Uśmiecha pozostanie z nami bez względu na wybraną wersję systemu identyfikacji wizualnej. Co więcej, maskotka Misia Uśmiecha będzie rozwijana o misiową rodzinkę. To są zapisy wprost płynące ze strategii promocji naszego miasta, więc bez względu na to, jaki system mieszkańcy wybiorą, Miś Uśmiech pozostanie z nami na zawsze i chciałbym, żeby to zostało podkreślone, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Miś będzie zaprojektowany od początku. Taka nawet można powiedzieć wstępna wersja, gdzieś tego misia już tutaj jest widoczna, ale to na razie jeszcze takie nasze robocze. Chcemy, żeby miś oczywiście był już później opakowany w ten system, w to jak on będzie wyglądał, czy to będzie jakaś koszulka tematyczna, czy jakaś szarfa, to już jest jakby później do dopracowania, ale no, miś na 100% przy każdym systemie pozostaje. Ratusz zakomunikował w poniedziałek, że rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące systemu identyfikacji wizualnej miasta. Na stole pojawiły się 4 propozycje sprowadzające się zasadniczo do liternictwa. Dotychczas hasło Pogodne Suwałki prezentowane było wyłącznie na białym tle. Teraz paleta ma być nieco rozszerzona. Kolory czcionek również będą, według planu, dopuszczalne, ale czy przypadną do gustu mieszkańcom? Obecnie obowiązujący system identyfikacji wizualnej funkcjonuje w naszym mieście od 2011 roku, czyli już 13 lat. I przez te 13 lat, szanowni państwo, zmieniły się jednak trendy czy też standardy oraz możliwości graficzne, przez co założenia tego systemu, który obecnie obowiązuje, i rozwiązania są niestety już nieaktualne i nienowoczesne, a w związku z powyższym, ale również z potrzeby ujednolicenia materiałów i elementów komunikacji, tak by były one spójne i rozpoznawalne dla odbiorców, rozpoczęły się prace nad nowym systemem identyfikacji wizualnej. Chcąc przedstawić Suwałki jako nowoczesne i ciekawe do poznania miasto, musimy ten system po prostu uatrakcyjnić i dostosować do współczesnych standardów komunikacji, tak by nie odstawał on od innych miast, które są w tym wypadku już daleko, daleko przed nami. Zdaniem ratuszowych urzędników propozycje numer 2, 3 i 4 pochodzące od zewnętrznej firmy należą do grupy nowocześniejszych, a co za tym idzie, atrakcyjniejszych. Propozycja z numerem 1 jest dziełem pracowników miejscowego wydziału promocji. Nowe liternictwo wraz z przykładowymi sposobami wykorzystania można zobaczyć na internetowej stronie ratusza. Tam też można głosować na wybrany pomysł. Dla osób, które chcą skorzystać z tradycyjnej papierowej formy konsultacji, ankiety będą dostępne w magistracie przy ulicy Mickiewicza 1. Konsultacje potrwają równo 2 tygodnie, do 23 września od dzisiaj. Mam nadzieję, że za państwa pośrednictwem zachęcimy naszych mieszkańców do tego, by wybrali swoją propozycję nowego systemu identyfikacji wizualnej naszego miasta. Bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tych konsultacjach. Ostatnie konsultacje związane z budową mediateki pokazały, że Suwalczanie, jak zainteresują się jakimś tematem, to wezmą udział w tym tłumnie, bo tak było w tym wypadku i mam nadzieję, że również tutaj ta reprezentacja tych głosów będzie na tyle silna, że pozwoli jednoznacznie rozstrzygnąć, jakim systemem identyfikacji wizualnej będziemy się posługiwali w przyszłości.